Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Jerzy Szafranowicz, dyrektor śląskiego NFZ. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień panie redaktorze. Panie dyrektorze, ilu szpitalom w województwie śląskim grozi likwidacja w związku z przygotowywaną przez ministra zdrowia siecią szpitali? Nie ma pojęcia likwidacji. Taka likwidacja, taki projekt ustawy nie planuje, nie zakłada żadnej likwidacji żadnego szpitala. Śląscy politycy PO mówią o 21 szpitalach, których sieć nie obejmie. Nawet były minister zdrowia w rządzie PO, Bartosz Arłukowicz, wymienił 80 ze 140 placówek, które poza siecią w województwie śląskim się znajdą. To w tych szacunkach jest jakiś gram prawdy? Trudno mi się wypowiadać co do wypowiedzi pana ministra Rukowicza. Natomiast ja mam projekt przed sobą, który jest nowelizowany. Na bieżąco jest ulega liberalizacji. Z tego też powodu spotykamy się prawie że co tydzień z naszym szefem, panem prezesem naszego funduszu w centrali Andrzejem Jacyną. Jestem zapraszany do ministra zdrowia, pana ministra Jerzego Gryzy, odpowiedzialnego za projekt tej ustawy, gdzie omawiamy sobie na bieżąco nasze problemy naszego województwa, naszych szpitali. Między innymi był już 6-7 tygodni temu poruszony temat kontrowersyjny, poruszany przez polityków, a mianowicie likwidacji szpitala w Piekarach Śląskich i w Siemianowicach. No właśnie, te dwa plus katowicka onkologia, plus pediatria w Istebnej, szpital specjalistyczny w Chorzowie, geriatryczny w Szopienicach. Sporo jest tych takich szpitali, o których mówi się, że nie bardzo jasna jest ich przyszłość w obliczu sieci. To jaka jest prawda, panie dyrektorze? Pan wrzucił wszystkie szpitale z różnej grupy do jednego worka, więc po kolei powiem. Przede wszystkim my, otrzymując projekt tej ustawy, rzeczywiście zauważyliśmy na wstępie, że część naszych szpitali, bardzo dobrych szpitali, głównie mówię o urazówce piekarskiej, szpitala im. dr. Daba, o Parzoniówce Siemianowickiej, centrum parzem dr. Sakiela, nie mieści się w pojęciu szpitala według projektu ustawy. Na spotkaniu z ministrem Gryzą, minister Gryza zadeklarował, że nie widzi możliwości, żeby te szpitale nie były w sieci. Pełne finansowanie, chciałbym uspokoić pacjentów i pracowników, że ciągłość będzie utrzymana i będą te szpitale w sieci. Po dwóch tygodniach spotkaliśmy się ponownie, omawialiśmy sobie problem szpitala Centrum Onkologii w Katowicach, na ulicy Raciborskiej, również zaakceptowane i tutaj nie ma żadnego problemu. Jeżeli chodzi o szpital zakaźny, czy szpital zakaźny w Chorzowie, jest on w sieci, absolutnie. Poruszaliśmy inne tematy, panie redaktorze, które są dla nas pewnym problemem województwa, mające pojęcie szpitali pulmonologicznych. Według projektu ustawy, żeby był szpital, który jest pulmonologiczny, musi mieć oddział pulmonologii i trakochirurgii. Takie szpitale tylko na Śląsku są dwa, więc poprosiliśmy pana ministra, żeby wprowadził zamiast trakochirurgii chemioterapię i okazało się, że większość szpitali pulmonologicznych na Śląsku wchodzi w tą sieć. Panie dyrektorze, ale jedna rzecz a propos sieci. Po co tworzyć ją, jeżeli z automatu nie wchodzą do niej najważniejsze szpitale, tylko trzeba interwencji u ministra czy dyrektora funduszu, aby do tej sieci je wprowadzać. Czy to ma sens? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie da się na pierwszym projekcie ustawy wprowadzić takiego wzoru, takiego systemu zakresu i podstawowego i rozszerzonego, żeby wszystkie szpitale w Polsce od razu weszły w sieci. To ewoluuje i widzimy teraz, że z czasem już tydzień temu jest nowelizacja projektu ustawy, gdzie w pojęcie szpitala wchodzi również oddział chorób wewnętrznych i przyjęć, czyli szpital im. Ojców Kamilianów w Tarnowskich Górach również wchodzi. A co, panie doktorze, ze szpitalami psychiatrycznymi, ze szpitalami rehabilitacyjnymi? Co z nimi? Mimo tego, że mają nazwę szpitala, panie redaktorze, to one nie są w tej projekcie ustawy w ogóle ujęte. Ktokolwiek wie i zna podstawy systemu opieki zdrowotnej w Polsce wie, że opieka psychiatryczna i rehabilitacyjna jest odrębnie kontraktowana. Czyli nie ma żadnej możliwości, żeby cokolwiek zmieniać w opiece psychiatrycznej, szpitalnej i rehabilitacyjnej. Czyli ta projekt ustawy nie obejmuje i wszystko będzie po staremu w tych szpitalach. W wyjaśnieniu Ministerstwa Zdrowia sprzed kilku dni, oprócz tego, że czytamy w nim, że nie wiadomo na dzień dzisiejszy, jaka będzie ta sieć, jakie szpitale wejdą, jakie będą kryteria, to znalazło się również zdanie o tym, że właśnie kwalifikacja do sieci będzie możliwa na podstawie dyrektora wojewódzkiego NFZ i pozytywnej opinii ministra zdrowia. To nie jest droga do nepotyzmu politycznego w decydowaniu o tym, który szpital jest ważny, a który mniej ważny.
Nie odbieram to w ten sposób. Moja rola jako dyrektora jest zapewnienie jak największej ilości szpitali dostępności dla naszych pacjentów województwa śląskiego. Między innymi w tym projekcie ustawy jest pierwszy raz historycznie ujęty wzór przelicznikowy, który będzie decydował o ryczałcie dla danych szpitali, gdzie jest wprowadzony współczynnik RX, który mówi o tym, że jeżeli szpital powiatowy, który jest w sieci, odpukać będzie, wydarzy się coś złego, na przykład pożar. 2-3 miesiące nie będzie czynny jakiś oddział. To mimo tego ten dyrektor może wystąpić do mnie z prośbą o ryczałtowe zapłacenie usług, których nie wykonał. Czego dzisiaj nie jest to możliwe. Czyli dzisiaj szpital, który ma taką sytuację zaistniałą, czyli jest pozbawiony tych środków. Czyli widać i chciałbym eksponować też plusy tej ustawy. Są jakieś plusy tej ustawy? Są. Ja jako lekarz, jako dyrektor szpitala, jako chirurg widzę olbrzymie plusy, a mianowicie kompleksowość. A centralizm, który krytykuje w poczynaniach ministra zdrowia, między innymi Andrzej Sośnierz, to nie jest kolejny krok do tego, żeby sterować tą sferą odgórnie, ręcznie, panie centralnie? Panie, ja mówię o potrzebach pacjentach na poziomie szpitala. Jeżeli pacjent na oddziale chirurgicznym leży po operacji i wychodzi z tego szpitala, to dzisiaj szpital nie ma, nie zawsze ma poradnię przyszpitalną chirurgiczną i musi szukać tego chirurga w tak zwanym terenie. Jest normalną rzeczą, że chirurg, który operuje pacjenta, zdejmuje potem w poradni przyszpitalnej szwy, ocenia swoją pracę, skieruje tego pacjenta na rehabilitację i widzi kompleksowość. W tym projekcie ustawy oddział chirurgiczny będzie miał z mocy prawa ustawy poradnię przyszpitalną, a oddział ortopedyczno-urazowy będzie miał z mocy prawa poradnię ortopedyczno-urazową. Czyli wracamy do kompleksowości leczenia pacjenta i to z punktu widzenia leczenia chirurgicznego, ortopedycznego jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Panie doktorze, jednym zdaniem dosłownie na sam koniec. Prywatne szpitale, zepchnięcie na dalszy tor tej części systemu krytykuje nawet wicepremier Morawiecki. Co z nimi? Pojęcie szpitali, projekt ustawy nie przewiduje różnicy między publicznymi i publicznymi. W tej sieci szpitali znajdują się między innymi szpital prywatny Blachowni Śląskiej, Pszczyna czy Bonifatrzy w Katowicach. Czyli nie rozróżnia pojęcia publicznego i niepublicznego. Jeżeli spełnia kryteria, znajduje się w sieci, to nie patrzymy na to, czy ma organ założycielski prywatny, czy nieprywatny. Czekamy na potwierdzenie tego w ustawie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Jerzy Szafranowicz, dyrektor Śląskiego NFZ. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.